Okej, tym razem mamy przycisk. Ja pierwsza. O, banan! Już mi się podoba. Wow, coś się dzieje. Ale piękny. Twoja kolej. Okej. O, dostałam watę cukrową. Może być. Położę ją na cieście. Wygląda przepysznie. Ale upewnię się jeszcze. Naprawdę wygląda... Ach! Ha, ha! Jestem szalonym naukowcem! Wow, faktycznie. I nie zawaham się poeksperymentować. Wrzucę to do środka. Pachnie spoko. Wleję troszkę. Może jeszcze to czerwone coś? Więcej. A teraz pora na ten flakonik. Ej, zafarbowałaś mojego banana! Czekaj, muszę skosztować. O, znów jestem sobą. Cieszę się. Ach tak, mój czerwony banan. Może będzie smaczniejszy? Chociaż pachnie dziwnie. No nic, dorzucę go na górę. Bo ja wiem, fajnie w sumie wygląda. Lina wróciła. Ja pierwsza. Telefon? Co mam niby z nim zrobić? Nie da się go przecież zjeść. No nic, położę go na górę. Nie, brzydko to wygląda. Pojęcia nie mam, co z nim zrobić. Sprawdzę, co ja dostanę. O, paczka żelków. W kształcie myszy. Skosztuję na wszelki wypadek. Całkiem spoko. Zaraz, co to jest? Mysz! Mamy w domu mysz! Co? A? Co robimy? Ach, wiem! Szybko! Hej, co tam? Że co? Mysz? Musisz nas uratować! Mógłbym, ale szykuję się na randkę. Jak to? Nie może nas tak zostawić! Dobra, ja nas uratuję. Nadchodzę! Ach! Chyba ją mam. Sprawdzę. He? Dziwne. Zamieniła się w zwykłego żelka. Serio? Czyli nie mamy myszy? Tego się bałyśmy? Chyba mamy jakieś zwidy. Da. Ale się cieszę. Jedna ręka? Spoko. Gotowa? Ciasteczko! Mniam! Chwila. To nie jest zwykłe ciastko. Wygląda pysznie. Chciałabym już je zjeść. He? Co to? O nie! Tu liczy się czas! Spoko. Jak na razie nieźle mi idzie. To strasznie trudne z jedną ręką. Nie ruszaj się. Przestań. Uff. Zaczynam się pocić. Fajna ta runda. Nawet mi się podoba. Już prawie. Czas na kreatywność. Już ostatni fragment. Zmieniłaś się. Czerwone światło. O nie, proszę. Teraz mam szansę. Muszę uważać. Gotowe. Proszę, ciastko całe. O, zapomniałam o tobie. Zielone światło. W końcu! Skończył ci się czas? To nie fair! Serio? Ha, masz małe coś we włosach. Ona oszukiwała! Co za głupia gra! Wyluzuj, zjedz ciastko. Czekaj, mogę ja? Please. Dobra. To jakaś puszka. O, no nie, ośmiornica. Otworzę i się upewnię. Oj, okropnie śmierdzi. No, ale muszę nią ozdobić ciasto. Takie są zasady. Okej, teraz moja kolej. O, różowa guma w proszku. Otworzę ją i od razu wysypię na ciasto. O, tak. Pachnie jak truskawka. Mam pomysł. Skosztuję jej trochę.
Wow, patrz! Jestem cała różowa! Ale ładnie wyglądasz. Ej, gdzie idziesz? Muszę zrobić pranie. Ciuchy przygotowane. Wkładamy je więc do pralki. Ręcznik też. Skąd się wzięła ta piłka? Mniejsza, też mogę ją wyprać. Roślinkę również. I tego kroksa. Co ty wyprawiasz? Ej, ty też tu możesz wskoczyć. Uch, ledwo weszłaś. Teraz różowy proszek. Okej, do zobaczenia. Wróciłam. Wow, wszystkie ciuchy są teraz różowe. Ale fajny ten proszek. Podobają mi się te różne odcienie. Jeszcze piłka. Super. Dobra, wychodź. Jak? Coś się zmieniło? O, ale mam fajne ciuchy. Obie wyglądamy uroczo. Wspaniale. Okej, ciasto na nas czeka. Zróbmy sobie selfie na pamiątkę. Jest! Och, no nie. Oby to coś fajnego. Zobaczmy. Kukurydza. Głowy nie urywa. Nawet nudno pachnie. Okej, wezmę gryza. Twarda. Nie wgryzę się w nią. Dobra, moja kolej. Musi być na to jakiś prosty sposób. Ho! Patrz, ile cukierków! Niesamowite! Mój dentysta wścieknie się na mnie. Och, nie otwiera się. Spróbuję skitelsy. Ciekawe, do czego ten sznur? Wow! Patrz na to! I to się nazywa obsługa! Ty se jaja robisz? Weź, bo się przyzwyczaję. Ależ bardzo chętnie. Ale jestem wściekła. Okej, zwolnij. Ja dostałam kukurydzę, a ona cukierki i lokaja? Muszę to przerzuć. Zaczekaj. To nie fair. Czekaj, co to za zapach? Wow, popcorn. Proszę, jestem na diecie. Nie sądziłam, że to powiem. Za dużo cukierków. Są wszędzie. Teraz lepiej. To już koniec? Wow, spójrz na to. Słodka miska. Wygląda pysznie. Spróbujmy. Czekaj, mam pomysł. Wsypmy cukierki. Jesteś genialna. To niesamowite. Wow, wygląda przeobłędnie. Trochę szkoda to teraz jeść. Ale i tak zjem. Śmiało, częstuj się. Pycha. I nawet nie trzeba później zmywać. Super. To będzie moja runda. Proszę. Ach, no cóż. Tak, znów dwie ręce. Zobaczmy. Małże? Nie przepadam za nimi. Ohyda. A ty co masz? Ale niezręcznie. Ja mam to samo. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Muszę spróbować. Powodzenia! Na pewno się przyda. Ale obślizgłe. To tylko jedzenie. Hej, całkiem niezłe. Wierzę ci na słowo. Mogę to jeść na okrągło. Pyszne. Bardzo świeże. Pycha. Och, ostatni. Zjadłabym więcej. Okej, teraz ty. Nie będzie tak źle. Nie chcę poplamić bluzki. Śmiało. Och, ale śmierdzą. Ale i tak je zjem. Dobre, nie? O tak, pyszne. Chcę więcej. Najlepsze, co w życiu jadłam. Nie tak prędko. O, myślę,
wiedziałam, że to przejdzie. Trzymaj. I zjedz tego małża. Okej, dobra. Utknęła. Czy ty właśnie uderzyłaś mnie małżem? Ups. Koniec z dobrym gliną. Daj mi tego małża. Gdzie on się podział? Och. Ha? Powiedz A. Bingo. Ale ohyda. Muszę umyć zęby. Uch. Z czego się śmiejesz? Fajna knajpka. I ponoć mają pyszne jedzenie. Przepraszam. Proszę bardzo. Gotują tu w złocie, czy co? Co to za kosmiczne ceny? Proszę dać mi chwilkę. Jest tu coś do 20 dolarów? Woda. Niech będzie. Ale wstyd. Szklanka wody. Dziękuję. Boże, o co jej chodzi? Hej, sorka za spóźnienie. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Tak myślałam. Poszła sobie? Bo przyniosłam swoje jedzenie. Komuś ciasteczka? Nie będę tu przepłacać. Jak przemycić coś do ekskluzywnej restauracji? Wystarczy schować wszystko pod sukienką. Trochę taka słodka podwiązka. Byle nie była za krótka. Chcesz? Co my tu mamy? Trzymaj. Prędko. Mam u ciebie dług wdzięczności. Ach, słodkie uniesienie. Już idę. O mały włos. Moje ciasto wygląda okropnie. Uch, a pachnie jeszcze gorzej. Nie chcesz się czasem zamienić? Ej, co to? Mamy teraz dwa przyciski? Na jednym jest znak zapytania. Sprawdźmy go. Wow, co się dzieje? Jestem na dworze. Spoko, przynajmniej nie patrzę na to ciasto. Gdzie ja jestem? I co to są za ubrania? Kim jesteś? Gdzie moja koleżanka? No nic, znajdujesz się w wyzwaniu. Teraz ja. Pistolet na wodę. Ciekawe, czym strzela. O, żółtym lukrem. Wycisnę trochę na pianki. Ej, chcesz się zamienić? Ech, no dobra. Czekaj, prysnę ci trochę na ciasto. Wow, teraz wygląda ekstra. Kosztuje tej bitej śmietany. Hej, mogę też? Jak tam sobie chcesz? Ej, znów wygląda mega paskudnie. Co to? Mam dodać do tego jeszcze ogórki? Jak ja się tu znalazłem? Dobra, wyjmę jednego. Fuj, nie cierpię kiszonych. Strasznie śmierdzą. No nic, położę je na górę. Przepraszam. Widzieliście tego zbiega? Przypatrzcie się. Jest poszukiwany. O nie! Chyba szuka tego ogórka. Muszę się go pozbyć. O, widziałem to. Ciągle mi się wymyka. Ale nie tym razem. Pójdziecie ze mną. Ty też, panienko. Oto wasza kara. Musicie zjeść swoje ciasta. Zgadza się. Smacznego. No dobra. Zaczynamy. Pycha. Sam lukier i syrop czekoladowy. Ogórki na cieście to słabe połączenie. A tyle jeszcze zostało. Co tam się dzieje? Wyśmienicie. Wow. Gotowi na gastronomiczną bombę? Bo my tak. Na pewno wiecie, że... Takie zapasy trzeba jakoś przemycić. Możecie schować coś w biustonoszu lub włożyć makaron w spodnie.
Ogranicza was tylko wyobraźnia. Ale uwaga! Będzie bałagan! Jeśli zgłodniliście i szukacie sprytnych haków na przemycanie jedzenia, zostańcie z nami. Wszystko wam pokażemy. To jak, gotowi na szkolenie? Fajna knajpka. I ponoć mają pyszne jedzenie. Przepraszam. Proszę bardzo. Gotują tu w złocie, czy co? Co to za kosmiczne ceny? Proszę dać mi chwilkę. Jest tu coś do 20 dolarów? Woda. Niech będzie. Ale wstyd. Szklanka wody. Dziękuję. Boże, o co jej chodzi? Hej, sorka za spóźnienie. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Tak myślałam. Poszła sobie, bo przyniosłam swoje jedzenie. Komuś ciasteczka? Nie będę tu przepłacać. Jak przemycić coś do ekskluzywnej restauracji? Wystarczy schować wszystko pod sukienką. Trochę taka słodka podwiązka. Byle nie była za krótka. Chcesz? Co my tu mamy? Trzymaj. Prędko. Mam u ciebie dług wdzięczności. Ach, słodkie uniesienie. Już idę. O mały włos. Może nie zauważy. Co przegapiłam? Ale nuda. Mogłam coś zjeść przed wyjściem. Nic straconego. Moje ulubione chipsy. Już mi ślinka cieknie. Czy jest coś lepszego niż... Co? Znasz zasady. Przepraszam. Zaczekam na przerwę. Tylko nie to. Nie masz zamiaru się słuchać? Nie. To wyjdź. Dobrze. Zjem gdzieś indziej. Głupie te zasady. Mam tu umrzeć z głodu? Zaraz, gdzie mój segregator? Uda mi się coś w nim schować? Tak! Opróżnijcie paczkę chipsów. I odwijajcie ją w ten sposób. Musicie ją całkowicie odwrócić na drugą stronę. Weźcie dwa klipsy. I przyczepcie do spodu. Włóżcie do środka chipsy. Zawińcie paczkę i zabezpieczcie kolejnym klipsem. Teraz załóżcie na koła segregatora i zamknijcie go. Jestem genialna! Zachowaj pozory. Bella? Nic tu nie mam. Dobrze, niech będzie. Szkoda, że pani Appleby nie wie, że Bella ją przechytrzyła. Tylko chrup po cichu. Widziałam to. Co takiego, Betty? Nieważne, ile macie ubrań. Zwykle wybieracie te ulubione. Są takie wygodne. Albo raczej były. Hej! Skurczyły się w praniu? Nie. Chyba się troszkę przytyło. Znam nawet winowajcę. Niemożliwe.
założę coś luźniejszego. Mam ochotę na coś słonego. Gdzieś tu widziałam chipsy. Pycha! Nie mogę się... A! Opanuj się! Może nie poczuję tego burgera. Teren czysty. O! Nie zauważyłam cię. Sałatę możesz zjeść, a reszta do kosza. Chcesz zgubić wagę? To zacznij liczyć kalorie. O! Jest prostsze rozwiązanie. Jedz o połowę mniej. Ale ten film jest straszny. Hej, marchewki? W sumie okej. Ohyda. Nie połknę tego. Jak ty to możesz jeść, Bella? Ale się wkręciłam. Skończyły się? Zaraz wracam. Mam tylko kilka sekund. Wystarczy, żeby się trochę napchać. Ale muszę uważać. Czemu nie? Weźcie nożyk i wytnijcie taki otwór. Ściągnijcie folię i wyjmijcie chusteczki. Teraz wsypcie do środka ulubione cukierki. Betty postawiła na M&M'sy. To się nazywa przebiegłość. Jak ja tęskniłam za cukrem. Co przegapiłam? Nic takiego. Szybko, zanim cię przyłapię. Udało się. Ale pyszne. Dobrze, zapraszam. Proszę bardzo. Okej, tylko bez waty cukrowej. Nie jemy w kinie. Ale dopiero co ją kupiłam. Kurczę, ja też nie wejdę. Muszę wykazać się sprytem. Patrzcie na moje pompony. Jestem zwykłą cheerleaderką. Powodzenia, chłopcy! Wow! Tak! Jeszcze ja. Ciekawy dress code do kina. Ale okej. Dzięki. Miłego seansu. Kolejny dzień, kolejna lekcja. Może cukier mnie pobudzi. Nie ma to jak czekolada. Na sam zapach ślinka mi cieknie. Hej! Czy ja czuję czekoladę? Dobra, masz. Ale tylko gryza. Ej! Zjadłaś ponad pół. Pyszne. Dzięki. Serio? Nie wiedziałam. Mój batonik. Muszę to lepiej ukryć. Z dala od jej lepkich rączek. Tylko jak? Mam w sumie dużo kredek. I dzięki Bogu. Ułóżcie kredki w jednej linii. Połóżcie na końcu batonik i zawijajcie jak burrito. Nawet go nie widać. W końcu z nikim nie muszę się dzielić. Powodzenia, Bella. Że też wcześniej na to nie wpadłam. Czy ja wyczuwam czekoladę? Nic nie widzę. Co? Nic tu nie ma. Chyba mi zmysły nawalają. Albo to migrena. Podobały wam się nasze haki? Który z nich wypróbujecie najpierw?
Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. Niech poznają te sekrety. I nie zapomnijcie subskrybować kanału 1-2-3-GO na YouTubie, jeśli macie ochotę na więcej. Fajny ten trening. Uwielbiam hula hop. Muszę odpocząć i coś zjeść. Nikt nie patrzy, więc mogę coś przekąsić. Tak, ale to będzie pyszne. A z ketchupem jeszcze lepsze. Co my tu mamy? Znasz zasady. Prawie się udało. Głupi WF. Chwila. Wiem, jak je ukryć. Najpierw pozbędę się rączek. Następnie przełożę skakankę przez te rurki. Wezmę jedną kiełbaskę, przebiję ją od dołu i wsunę do końca. Jeszcze druga strona. Zobaczmy, czy działa. Działa! Tylko sobie ćwiczę. Bardzo dobrze. Nie wierzę, że się nabrała. Białeczko! Widzę, że też lubisz mięsko. Może nie zauważy. Co przegapiłam? Ale nuda. Mogłam coś zjeść przed wyjściem. Nic straconego. Moje ulubione chipsy. Już mi ślinka cieknie. Czy jest coś lepszego niż... Co? Znasz zasady. Przepraszam. Zaczekam na przerwę. Tylko nie to. Nie masz zamiaru się słuchać? Nie. To wyjdź. Dobrze. Zjem gdzieś indziej. Głupie te zasady. Mam tu umrzeć z głodu? Zaraz, gdzie mój segregator? Uda mi się coś w nim schować? Tak! Opróżnijcie paczkę chipsów. I odwijajcie ją w ten sposób. Musicie ją całkowicie odwrócić na drugą stronę. Weźcie dwa klipsy. I przyczepcie do spodu. Włóżcie do środka chipsy. Zawińcie paczkę. I zabezpieczcie kolejnym klipsem. Teraz załóżcie na koła segregatora. I zamknijcie go. Jestem genialna! Zachowaj pozory. Bella? Nic tu nie mam. Dobrze, niech będzie. Szkoda, że pani Appleby nie wie, że Bella ją przechytrzyła. Tylko chrup po cichu. Widziałam to. Co takiego, Betty? Dalej, chłopaki! Wygracie to! Dalej, dalej, dalej! Hej, chcesz trochę? Nie, nie widziałaś tabliczki? Zakaz jedzenia. Nie wolno łamać zasad. Będzie kosz! Co tu się dzieje? O-o, nakryła mnie. Ile ona tego tu przyniosła? Proszę nie dzwonić do rodziców. Ups. Kręci mi się w głowie. Ale chyba wpadłam na pomysł. O tak! Narka! Weźcie piłkę do kosza i przetnijcie ją w tym miejscu.
Patrzcie, ile tu miejsca. Wypełnijmy je. Dużo się tu zmieści. A! Przyniosłam piłkę. Dobrze się czujesz? Co? Nie wierzę. Moje ulubione. Od razu zrobiło się ciekawiej. O, chowaj to. Tylko kibicujemy. Okej. Faul. Nieważne, ile macie ubrań. Zwykle wybieracie te ulubione. Są takie wygodne. Albo raczej były. Hej, skurczyły się w praniu? Nie. Chyba się troszkę przytyło. Znam nawet winowajcę. Niemożliwe. Założę coś luźniejszego. Mam ochotę na coś słonego. Gdzieś tu widziałam chipsy. Pycha! Nie mogę się... A! Opanuj się! Może nie poczuję tego burgera. Teren czysty. O! Nie zauważyłam cię. Sałatę możesz zjeść, a reszta do kosza. Chcesz zgubić wagę? To zacznij liczyć kalorie. O! Jest prostsze rozwiązanie. Jedz o połowę mniej. Ale ten film jest straszny. Hej! Marchewki? W sumie okej. Ohyda. Nie połknę tego. Jak ty to możesz jeść, Bella? Ale się wkręciłam. Skończyły się? Zaraz wracam. Mam tylko kilka sekund. Wystarczy, żeby się trochę napchać. Ale muszę uważać. Czemu nie? Weźcie nożyk i wytnijcie taki otwór. Wciągnijcie folię i wyjmijcie chusteczki. Teraz wsypcie do środka ulubione cukierki. Betty postawiła na M&M'sy. To się nazywa przebiegłość. Jak ja tęskniłam za cukrem. Co przegapiłam? Łyk takiego. Szybko, zanim cię przyłapię. Udało się. Ale pyszne. Witajcie. Głęboki wdech i wydech. Złóżcie dłonie i pochylcie się. Jeszcze raz. Ojej! Znowu? Ale wstyd. Spóźniłam się. Oj, o mały włos. Kolejny blok. Może tędy? Co to za hałas? Rozłożę tylko matę. I gotowe. Ale najpierw coś do jedzenia. O, nie ta strona. Ręce na boki. Dłonie do siebie. Kiedy ona przyszła? Nie zorientowała się. Teraz. Wezmę sobie batonika. Szybko. Mały kęs. Rozciągamy barki.